Cześć, dzień dobry i witam Ciebie na 48 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym. I dzisiaj rozwiążemy sobie krótkie zadanie maturalne. A zadanie jest następujące. Spośród liczb, które są rozwiązaniami tego równania, które już tu wypisałem, wybieramy największą i najmniejszą. Jaki jest iloczyn tych liczb? Ok, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Ok, i zobacz, mamy tutaj wymnażanie poszczególnych wyrażeń algebraicznych w nawiasach, tak? I to się równa 0, tak? Czyli wiemy, że tak naprawdę rozwiązaniami tego równania będą wszelkie sytuacje, wszelkie x, -y, dla których ten pierwszy, ten drugi, czy ten trzeci nawias to wyrażenie w tych poszczególnych nawiasach będzie równe 0, tak? Bo jeżeli tutaj mamy mnożenie, to gdziekolwiek tutaj wyjdzie któryś z tych czynników 0, to nam zeruje tą stronę i 0 to się równa 0, tak? Czyli mamy rozwiązanie równania, tak? Czyli musimy zbadać dla poszczególnych tych wyrażeń, kiedy jest sytuacja, że x jest równe 0, tak? No i mamy powiedzmy, że ten pierwszy nawias, tak? Czyli mamy x minus 4, to się równa 0, tak? No to bardzo proste równanie, tak liniowe, obostranie dodajemy 4, tak? I powstaje nam x, to się równa 4, tak? Czyli to jest pierwsze rozwiązanie, tak? Jak tutaj podstawimy 4 minus 4, tak? No to jest 0 i niezależnie co jest w tym nawiasie w tym nawiasie to wszystko nam się wymnoży tutaj do 0 0 to się równa 0 wszystko się zgadza tak ok a teraz rozważmy wyrażenie w drugim nawiasie tak i po kolei mamy tutaj x kwadrat minus 4 tak i zobacz takie wyrażenie możemy przekształcić do x minus 2 x plus 2 zgodnie z zerem skróconego mnożenia tak różnica kwadratu 4 no to jest 2 do kwadratu tak czyli po prostu to wyrażenie będzie równe 0, tak, w przypadku gdy ten nawias jest równy 0 lub ten, tak, czyli kroczek po kroczku. x minus 2 to się równa 0, obu stronie dodajemy 2, dla x równego 2 oraz x plus 2 równe 0, obu stronie odejmujemy 2, czyli x to się równa minus 2, tak, czyli kolejnymi rozwiązaniami jest x równe 2, x równe minus 2, tak, bo jak będziemy mieli 2, no to będzie 2 do kwadratu 4, minus 4, 0. Jak będzie minus 2, minus 2 do kwadratu 4, minus 4, 0, tak? I ostatecznie wyzeruje nam to całe równanie, tak? Dobrze. I teraz przejdźmy do trzeciego przykładu, tak? Tutaj był oczywiście drugi, i w trzecim przypadku, tak? Mamy sytuację taką, że mamy x kwadrat plus 16 i ma się równać 0, tak? Kiedy ten nawias nam wyzeruje, że tak powiem, całe to mnożenie. No i zobacz, że tak naprawdę tutaj jest brak rozwiązań, bo zobacz, x kwadrat to jest wyrażenie, które jest równe 0, bądź większe, tak? Nie przyjmuje wartości ujemnych, tak? Czyli tutaj dla x kwadrat mamy minimum 0 i plus jeszcze 16, tak? Czyli wychodzi na to, że minimalna wartość tego wyrażenia to jest 16, tak? Czyli nie wchodzimy tutaj w zakresy ani liczb ujemnych, ani zera, tak? Ten wykres tej funkcji, ta parabola, no to wygląda mniej więcej tak. I tutaj jest powiedzmy 16. No nie, tutaj jest to minimum, tak? Czyli nie wchodzimy tutaj w miejsca zerowe. Więc w tym przypadku dlatego tego nawiasu nie będzie rozwiązań, czyli to równanie ostatecznie, jakbyśmy tutaj wymnożyli, sprowadzili tutaj do wielomianu, tak? To... Będzie miało rozwiązania dla x równego 4, x równego 2 i x równego minus 2, tak? No dobra, no i pytają nas największa i najmniejsza wartość, czyli największa to jest 4, najmniejsza słodź rozwiązań to jest minus 2, tak? No dobrze, i pytają nas, ile wynosi iloczyn tych dwóch liczb, tak? No to 4 razy minus 2 to będzie minus 8, tak? I minus 8 to jest rozwiązanie tego zadania. Okej, okay, czyli w tego typu zadaniach trzeba się zastanowić na początku, czy czasem jest sens przemnażać to, bo być może można stwierdzić, że aha, to jest mnożenie tutaj trzech nawiasów, tak, czyli zbadamy, kiedy ten nawias jest równy 0, kiedy ten, kiedy ten, dla jakiego x, tak? Bo po prawej stronie mamy 0, tak, a wiemy, że jakikolwiek czynnik równy 0, zeruje nam wynik mnożenia, tak? Czyli w tym przypadku lewa strona równa się prawej. I tym sposobem wyznaczyliśmy trzy rozwiązania równania, tak? Największe, najmniejsze, zgodnie z poleceniem, przemnożyliśmy je i iloczyn wynosi minus 8. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Jeżeli masz jakieś pytanie to koniecznie napisz w komentarzu, pamiętaj o subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!